Tytuł dzisiejszego wykładu brzmi Johannes Brahms, późny wnuk romantyzmu. To życie wielkiego muzyka rozpięte jest między rokiem 1833 i 1897, a więc 64 lata. I chcę zwrócić uwagę, że to nie jest przypadek, że ten wykład odbywa się właśnie w tym roku, ponieważ w tym roku świat muzyczny obchodzi 120. rocznicę śmierci Johannesa Brahmsa. Dlaczego jest ten dodatek w tytule Późny wnuk romantyzmu? Sam Brahms mówił o sobie, że jako kompozytor urodził się za późno. A proszę zobaczyć, jaka odległość dzieli jego życie, a przede wszystkim okres jego twórczości, od życia romantyków. Na przykład w 1805 roku umiera Schiller, w 1824 George Byron, dwa lata później, 1826, umiera Karol Maria Weber, 28 Franciszek Schubert, 1834 wydaje w Paryżu swoje arcydzieło Adam Mickiewicz, Pana Tadeusza, i w momencie, kiedy właściwie wieńczy pracę nad tym dziełem, przychodzi na świat dopiero Johannes Brahms. Więc rzeczywiście późny wnuk. Jego datę urodzin, od na przykład daty urodzin Chopina, dzieli 23 lata, więc jest to pokolenie, prawda? No, zważywszy, że wtedy muzycy dojrzewali bardzo szybko, czego również przykładem jest Johannes Brahms, to rzeczywiście można powiedzieć późny wnuk romantyzmu. Oczywiście w tak krótkim przeglądzie mogę Państwu powiedzieć, przekazać tylko cząstkę jakby twórczości tego kompozytora, ale potraktowałem wybór tych dzieł, o których tutaj dzisiaj będzie mowa, i których fragmenty Państwo usłyszą jako pars pro toto, czyli część zamiast całości, ale w miarę możliwości reprezentatywna część. Ten wykład będzie też miał, gdy chodzi o jego strukturę, taką polifoniczną właściwie tkankę, ponieważ będzie obfitował w szereg dygresji, ale czynionych świadomie z intencją zarysowania takiego kontekstu kultury, w której obracał się Johannes Brahms, której był dzieckiem, a także kontekstu środowiska ludzi, którzy wpłynęli na to, jakim twórcą, jakim człowiekiem był. Zacznijmy od kilku informacji na temat jego edukacji. Powiedziałem, że rok urodzin 1833. No, miał wyjątkowe szczęście, bo uczył się tylko kilka lat, ale za to trafił na dwóch wybitnych pedagogów. To się rzadko zdarza, niestety, w historii muzyki, że ktoś wybitny trafia na wybitnego pedagoga, a jeśli tak się nie stanie, to wtedy wiele talentów, które mogłyby rozkwitnąć, zostają jakby trochę złamane. Więc pierwszym pedagogiem był Otto Friedrich Willibald Kossel, pianista, no, który właściwie te podstawy są szalenie ważne. Ja teraz akurat zajmuję się wydawnictwem Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Grażyny Bacewicz i zwracam uwagę, jak szalenie ważny jest ten pierwszy etap kształcenia. Gorszyło mnie to, że w czasie konkursu chopinowskiego w folderze z biogramami tych uczestników czasem pomijali nazwisko swojego pierwszego pedagoga. To jest absolutny skandal, dlatego że te pierwsze 6 lat edukacji, które funduje dziecku szkoła muzyczna, zważywszy na okoliczność, że dzisiaj żyjemy w czasie, gdy granica wieku sukcesu konkursowego, mówimy o międzynarodowych konkursach, obniżyła się. Kiedyś Halina Częstochowska, kiedy triumfowała na konkursie chopinowskim, miała 27 lat, Marta Argerich 24, Olson 23, Christian Zimmermann 19, Jundili 18. No i dzisiaj mamy do czynienia z pianistami, którzy są laureatami konkursu w wieku 16 i 15 lat. Zwróćcie Państwo uwagę, jak szalenie ważny jest ten pierwszy etap, prawda? Te pierwsze 5-6 lat, gdzie właściwie nauczyciel kreuje
u swojego ucznia wszystkie właśnie przesłanki, które zdecydują o tym, czy będzie mógł przemawiać w sposób kompetentny, swobodny i własnym głosem, a więc budowa aparatu gry, szalenie ważne. No, to tutaj w przypadku Johannesa Brahmsa, ten jego mistrz hamburski, Kossel, znakomicie to, także Brahms miał świetną technikę, z wielką swobodę poruszania się po klawiaturze. No wreszcie też od samego początku pozwolił jakoś rozkwitać jego osobowości. Nie jest dobrze, jak nauczyciel tworzy swój klon w uczniu, a wręcz przeciwnie, kiedy tworzy kogoś innego niż on sam. Co więcej, Kossel od wczesnego okresu właściwie stwierdził, że nie jest w stanie prowadzić tak wybitnego talentu, jaki reprezentował Johannes Brahms, i w związku z tym polecił go swojemu mistrzowi, był to Eduard Marxen z Altony, no, który dalej kontynuował edukację Brahmsa. To wszystko dzieje się w ciągu kilku lat. A ponieważ był to człowiek, no nie tylko pianista, ale i kompozytor, także humanista, zainteresowany filozofią, literaturą, sztuką, wobec tego ten szeroki horyzont kultury także otwierał przed Brahmsem. Później Brahms, już osiągnąwszy dojrzałość, napisze znamienne słowa, że aby być dobrym pianistą, nie wystarczy dużo ćwiczyć i odpowiednio, ale też trzeba dużo, bardzo dużo czytać. I rzeczywiście sam to robił, był człowiekiem książki. Wcześniej dość Marxen, ten drugi pedagog, drugi w kolejności oczywiście, a pierwszy, gdy chodzi o jego wpływ na osobowość i na późniejszą drogę Brahmsa, zobaczył, że owszem, jest to świetny pianista, bardzo obiecujący na przyszłość, ale jeszcze bardziej obiecujący talent twórczy. W związku z tym wdrażał go w sztukę kompozycji. Jak wdrażał? No oczywiście kształcił w zakresie harmonii, kontrapunktu, ale przede wszystkim kontaktował go z muzyką mistrzów. Nie ma nic bardziej inspirującego niż kontakt młodego człowieka z mistrzami, których już co prawda nie ma, ale którzy mogą oddziaływać w sposób niezwykle inspirujący poprzez swoje dzieło. A więc studia, wnikliwe studia, Bacha, Polifonia, Palestrina, Mozart, Beethoven. Więc uczył się przyszły mistrz od przeszłych mistrzów. W 1848 roku, kiedy ma 15 lat, wystąpił po raz pierwszy publicznie i wtedy już właściwie postanowił, że jego droga w świecie kultury to jest droga kompozytora, aczkolwiek był genialnym pianistą. No i komponował z utworu na utwór coraz wspanialej. Proszę Państwa, te utwory, które Brahms stworzył, mając lat 17-18, to są właściwie utwory genialne, już całkowicie dojrzałe. Te trzy sonaty, sonata C-dur, Fis-mol, F-mol, cudowne. Ale co się dzieje właściwie? No, to jest szczęście, że nie tylko spotkał dwóch wspaniałych pedagogów, ale też spotykał ludzi, największej postaci kultury muzycznej Niemiec tamtego czasu, ze strony których doświadczał przyjaźni, wsparcia. Byli to jego doradcy, mentorowie, protektorzy. I takim właściwie człowiekiem absolutnie, no ja sobie nie wyobrażam tych pierwszych lat właśnie kariery Brahmsa bez spotkania z Józefem Joachimem, który był tylko 3 lata od niego starszy, ale genialny skrzypek, kompozytor pochodzenia węgierskiego. Kiedy miał 12 lat, zadebiutował w Gewandhausie w Lipsku, no i właściwie od razu stał się wielką postacią kultury muzycznej Niemiec. 12 lat, Józef Joachim. I Józef Joachim spotyka Brahmsa. Po 40 latach po tym spotkaniu będzie tak przywoływał to spotkanie. Nigdy w czasie całego mego życia artysty nie byłem tak nieoczekiwanie i zachwycająco poruszony, jak wówczas, gdy ten nieśmiały, jasnowłosy muzyk
szlachetnym natchnieniu grał mi swą sonatę, której oryginalność i wewnętrzna siła przechodziły wszelkie wyobrażenie. Jego pieśń o Versenktein Light była dla mnie objawieniem, a jego gra, tak subtelna, tak swobodna, tak pełna fantazji i ognia, odbierała mi mowę. Proszę zwrócić uwagę, że przy okazji tego pierwszego spotkania Józef Joachim pamięta dzieła, te właśnie wspomniane sonaty, ale pamięta pieśni, bo od samego początku Brahms jest wspaniałym kontynuatorem romantyków wcześniejszego pokolenia, Schuberta, Schumana, a więc kontynuatorem w zakresie liryki. Pisze wspaniałe pieśni w ciągu całego życia. Pieśń jest dla Brahmsa zarówno ta solowa, jak i kameralna, jak i churalna, takim bardzo osobistym wyznaniem. No ale Józef Joachim nie poprzestaje na zachwycie, tylko od razu kontaktuje Brahmsa z Robertem Schumanem, który wtedy tworzy i mieszka w Düsseldorfie. I otóż 30 września 1853 roku Brahms ma 20 lat. Schumann notuje w swoim dzienniku: pan Brahms z Hamburga. Dzień później wpisuje lakoniczną notatkę: odwiedziny Brahmsa, geniusz. Właśnie tę opinię powziął Schumann po wysłuchaniu sonaty C-dur. Oczywiście w wykonaniu samego Brahmsa. Był olśniony, zachwycony po prostu od razu ze swoją żoną, genialną pianistką, Klarą Schumann. Pokochali go, byli nim zafascynowani. I po tym pierwszym spotkaniu Schumann pisze do Joachima, który zaaranżował to spotkanie Brahms-Schumann, takie słowa: on jest tym, który miał nadejść. Proszę zobaczyć, co za skromność. Przecież Schumann jest to wielki kompozytor, prawda? Umiera w 1856 roku, a więc prawie 30 lat po Beethovenie. Mógłby właściwie siebie postrzegać jako tego następcę Beethovena, czy powiedzmy Mendelssohna, prawda? Nie. On uważa, w tym młodym człowieku, który dopiero jest zapowiedzią cudowną, że to on jest tym, który miał nadejść. A więc po Beethovenie ktoś takiego formatu. No i oczywiście bierze los Brahmsa w swoje ręce, szturmuje firmę wydawniczą, wtedy już dość prestiżową firmę Hertel, by jak najprędzej dzieła młodego twórcy mogły ukazać się drukiem. Schumann pisze do Hertla: napiszę dziś do Brahmsa, by jak najprędzej pojechał do Lipska i sam przedstawił panu swoje kompozycje. Jego gra jest nierozłącznie związana z jego muzyką. Nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek słyszał tak oryginalne efekty dźwiękowe. Schumann pisze do Joachima: on musi jechać do Lipska. Przekonaj go, bo inaczej wyrobią sobie fałszywą opinię o jego utworach, on musi je zagrać sam. Przypomina mi się bardzo cenny esej profesora Eckera, który wyraził taką myśl, że nie wystarczy, chcąc oddać sprawiedliwość muzyce Chopina, być w zgodzie z jej tekstem, z jej przesłaniem, z jej jakimiś wewnętrznymi też impulsami, ale chcąc być wierny tej muzyce, trzeba również odtworzyć sposób gry Fryderyka Chopina. Ponieważ ta gra Chopina, ona była zjawiskiem sui generis, czymś zjawiskowym, nieporównywalnym i dopiero skorelowana muzyka Chopina z tą grą w tym wydaniu, w tym ujęciu była jego muzyką. W pełni objawiała swoją prawdę. I to samo pisze Schumann do Hertla i do Joachima. Tylko on sam musi im zagrać, bo inaczej nie wyrobią sobie właściwego pojęcia o tym, kim on jest jako pianista, prawda? No i teraz chciałem państwu zaprezentować pierwszy utwór w tym dzisiejszym ciągu egzemplifikacyjnym, mianowicie fragment skerca Esmol opus 4. Przypomnę, że sonaty, o których wspomniałem, pierwsza, druga i trzecia, są komponowane w latach 1852-3, a więc 19-20.
Natomiast skerco, które Państwo za chwilę usłyszycie, a które jest wizytówką właśnie geniuszu i pianistycznego, i kompozytorskiego Brahmsa, powstało, kiedy miał lat 16.
Genialne wykonanie Christiana Zimmermana. Zwróciłem uwagę na dojrzałość tych dzieł właśnie nastoletniego kompozytora, no 16-letnie dokonanie 16-letniego Brahmsa, prawda? No te sonaty plus, może wspomnę o dacie. Proszę zobaczyć, we wrześniu pojawia się 1953 roku Brahms w Düsseldorfie u Schumana, a już w październiku w Neue Zeitschrift für Musik, Schumann był też humanistą, człowiekiem wspaniale badającym słowem, nieomalże poetą słowa, jego artykuły w Neue Zeitschrift für Musik, czyli w tym piśmie, które stworzył, to właściwie są eseje, to jest proza poetycka, zresztą też wspaniały ukłon czynił wobec Chopina, to on też objawił talent Chopina Europie, ale wracając do Brahmsa, 28 października 1953 pisze, że pojawił się nowy geniusz muzyki niemieckiej i poleca go wydawnictwu Breithopf und Hertel w Lipsku, które publikuje jego pierwsze cztery opusy, sonatę C-dur, drugą sonatę Fismol, 6 Gesänge na tenor lub sopran, to są pieśni, i Scherzo S-moll, przed chwilą fragment jego państwo wysłuchaliście. Też nakładem Zenfla, innego wydawcy, ukazują się opusy 5, 6, 7, a więc trzecia sonata F-moll, 6 Gesänge na sopran opus 6 i 6 Gesänge inne. To wszystko są dzieła w okresie 18-20, znaczy w tych latach Brahms je skomponował. No i w ciągu właściwie dwóch miesięcy od spotkania z Robertem Schumannem i z Józefem Joachimem, proszę zobaczyć, jak zbawienne spotkanie, Brahms staje się postacią głośną w niemieckim świecie muzycznym. No, koncert fortepianowy. Schumann zachęca go do tego, żeby podjął może jakieś dzieło na większą obsadę, prawda? Że, no, Brahms nie czuł się jeszcze dobrze i pewnie z fakturą orkiestrową, ale Schumann go przekonywał, że już właściwie te sonaty i nawet to, co tu Państwo słyszeliście w tym skerco, to jest jakby taka orkiestra zredukowana do fortepianu, więc to myślenie orkiestrowe jakby jest dane Brahmsowi, kwestia tylko no, opanowania métier w zakresie orkiestracji, czyli rozpisania treści muzycznej na instrumenty. Sam zresztą Schumann zachęcał Brahmsa, by zmierzył się z fenomenem brzmienia orkiestrowego i zapytał go w liście, czy zaprzągł pan wreszcie kotły i trąbki do roboty. Więc planował Brahms symfonię, ale komponując swą muzykę stwierdził, może na razie nie będzie to utwór na dwa fortepiany. Aż wreszcie doszedł do przekonania, że właściwie jest to znakomity pomysł na koncert. Jego pierwszy koncert fortepianowy, koncert d-moll. No oczywiście nie byłby w stanie tego dzieła dokonać bez dorad, konsultacji, wskazówek, uwag, krytyki Józefa Joachima, który co prawda, jak powiedziałem, był od niego tylko 3 lata starszy, ale o wiele bardziej w tych sprawach doświadczony. No i w marcu 1858 roku, Brahms ma 25 lat, na prywatnym przesłuchaniu zabrzmiał koncert fortepianowy d-moll. Sam kompozytor grał na fortepianie, który, jak podkreślam, był genialnym pianistą, a dyrygował, jasna rzecz, Józef Joachim. Rok później w Hanowerze miała miejsce oficjalna premiera dzieła. To samo wykonanie, solistą Brahms, dyrygentem Józef Joachim, ale ludzie nie za bardzo entuzjastycznie przywitali, no bo nie mogli tego uczynić, ponieważ to nie było jakby w typie koncertu, do którego oni byli przyzwyczajeni. No koncert to jest taki display, taka prezentacja dzielności wirtuozowskiej samego solisty, a tutaj oczywiście niebotycznie trudna faktura fortepianu, ale bardzo zanurzona w materii orkiestrowej, bo też jest to inny zupełnie typ koncertu, raczej symfonia koncertująca, gdzie fortepian jest jednym z ważnych, ale przecież nie pierwszoplanowym, jedynym jakby instrumentem. No cóż mogę powiedzieć?
Tak jest właśnie u Brahmsa, że ta wirtuozeria, która wznosi się na jakiś olimpijski poziom, ona nie służy samej sobie, tylko służy oczywiście ukazaniu treści muzycznej, a ta treść tutaj była bardzo głęboka, ponieważ tak się złożyło, że jego ten właściwie opiekun, mentor Robert Schumann, dotknięty obłędem, rzucił się do Renu, chce popełnić samobójstwo. No więc w pierwszej części brzmi piękny chorał, właśnie taki wyraz czci dla Roberta Schumana, a kiedy dowiedział się, że właściwie zgasł już ten też w końcu wielki kompozytor i człowiek cudowny, no to druga część jest hołdem dla niego i jest pełnym tkliwości adagio. Zresztą w partyturze na wstępie tej części dedykowanej Schumannowi Brahms wpisał Benedictus qui venit in nomine Domini, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. No i cóż, posłuchajmy wobec tego fragmentu tej drugiej części, tego adagia, tego niezwykłego w historii kultury muzycznej ukłonu początkującego, błagam proszę Państwa na komórki, początkującego kompozytora wobec tego ojca, tego całego procesu cudownego, który Niemcy określają takim świetnym słowem Aufschwung, czyli wzlot, prawda? Christian Zimmermann, też solistą jest w tym koncercie, no i Berliner Philharmoniker pod dyrekcją Simona Rattla.
Oczywiście z wielką radością i z dumą obserwował Karl Marxen, ten główny pedagog w zakresie kompozycji i pianistyki Johannesa Brahmsa, ten rozkwit bardzo szybki swojego najwybitniejszego wychowanka. W liście do niemieckiej pisarki Marii Lipsius Marxen pisał: wiedziałem, jak Brahms był dojrzały, jak rozległe były jego możliwości, jak wspaniałym talentem był obdarzony i jak zachwycająco się jeszcze rozwijał. Uznanie i podziw Schumana były wielką radością również dla mnie. Sprawiły mi rzadką satysfakcję, świadcząc, że nauczyciel umiał wybrać właściwą drogę, aby zachować indywidualność talentu i stopniowo kształtować go, póki nie osiągnął samodzielności. No więc właśnie jeszcze raz podkreślę, że rzadko się zdarza, żeby tak wybitny uczeń spotkał tak wybitnego pedagoga. No i jednocześnie takie szczęście, że spotkał takich przewodników w tych pierwszych latach swej drogi, jak Józef Joachim i Schumann. Proszę Państwa, tutaj będę też właśnie czynił pewne dygresje i oto pierwsza istotna dygresja. Mianowicie proszę sobie wyobrazić, że ten sam Józef Joachim, który pomagał Brahmsowi w realizacji tego pierwszego koncertu D-moll, który właściwie wprowadził go do Schumana, który pierwszy odkrył skalę jego geniuszu, tenże sam Józef Joachim prowadził za rękę od 1897 roku kogo? 10-letniego Artura Rubinsteina, który przyjechał do Berlina na studia. Studiował tam 6 lat. Józef Joachim był mu jak ojciec. Cały czas oczywiście Rubinstein studiował fortepian u świetnego pianisty Barta, ale właściwie opiekował się, też rozwijał go w zakresie ogólnym muzyki, dał mu wspaniałego nauczyciela przedmiotów ogólnych, który właściwie no, zastąpił mu najświetniejsze liceum, prawda? No i też, krótko mówiąc, finansował jego studia. Tak, Józef Joachim. Państwo zawdzięczacie Artura Rubinsteina, tak wybitnego przedstawiciela polskiej pianistyki, temu człowiekowi. I w 1900 roku, a więc Rubinstein ma 13 lat, trzeci rok studiów, zostaje uwieńczony takim przedstawieniem Rubinsteina publiczności berlińskiej i w Hochschule für Musik, która dzisiaj, są dwie szkoły wyższe w Berlinie imienia Eislera, to jest dawny Berlin Wschodni, i oczywiście imienia Józefa Joachima na Fasanenstrasse, to jest ta no, taka słynna szkoła, akademia muzyczna, i z orkiestrą uczelnianą przedstawił młodego Artura Rubinsteina publiczności berlińskiej. Rubinstein grał koncert Adur Mozarta, KV 488, i koncert G-moll Saint-Saënsa. No, cudowny sukces, a w pamiętnikach swoich on wspomina, znaczy Rubinstein, tak: Joachim pięknie mi akompaniował. Kiedy natomiast kłanialiśmy się, na oczach publiczności ucałował mnie w obydwa policzki. Był to dla mnie pamiętny dzień. Proszę zobaczyć, jakie Jungtim, prawda? Józef Joachim Brahms i potem Józef Joachim Artur Rubinstein. Ale to Józef Joachim sprawił, że dla Artura Rubinsteina, wtedy młodziutkiego pianistę, prawdziwą obsesją stał się Brahms jako kompozytor. I we wspomnieniach pisze Rubinstein tak: we wczesnych latach miałem zaszczyt być protegowanym Józefa Joachima, legendarnego interpretatora, doradcy i przyjaciela Brahmsa. I z jego inspiracji zanurzyłem się w muzykę Brahmsa od samego początku. Miałem 10 lat, gdy Brahms jeszcze tworzył. Dlatego dla mnie jest on żywym kompozytorem, a nie jakimś starym mistrzem. Z tym samym nastawieniem traktuję do dziś jego dzieła i na mój własny sposób staram się w mej grze przekazać ducha tego Brahmsa,
którego wtedy, na początku mojej drogi, uczyłem się kochać. Można sobie zadać pytanie wobec tego faktu, który wspomniałem na wstępie, 120. rocznica śmierci. No to strasznie odległy czas, ten czas Brahmsa, prawda? No ale jeżeli zauważymy, że Artur Rubinstein, jego dziedzic, jego, jakby to powiedzieć, portparol, prawda, Brahmsa, umiera w 1982 roku. Nasze pokolenie, my wszyscy podziwiamy Artura Rubinsteina, podziwiamy jego kreację muzyki fortepianowej Brahmsa, solowej i koncertów B-dur i D-moll. No to jest bardzo blisko, to jest jak ręką sięgnąć dzięki temu połączeniu właśnie Joachim Rubinstein-Brahms. No to fragment trzeciej części koncertu D-moll. Thank you.
Tak mówi łacińska paremia, modus vivendi, modus creandi. To jak żyjesz, taki też będziesz tworzył. Ważne jest, jak sobie to życie zorganizuje, uformuje twórca. Czasem sposób życia jest przeciwko twórczości. Więc właściwie nigdy nie związał się z jakimś stałym stanowiskiem, nie uprawiał działalności pedagogicznej. W pierwszych latach występował jako wirtuoz w różnych ośrodkach Niemiec, no a potem też prowadził tylko Towarzystwo Śpiewacze w Wiedniu w latach 1863-4, czyli ma 30-31 lat. Jest dyrygentem wiedeńskiej Zing Akademii, czyli z chórami ma do czynienia. No to jest bardzo taka płodna praca, ponieważ nic tak nie inspiruje właśnie kompozytora, który pisze muzykę wokalną, jak właśnie kontakt z głosami ludzkimi. Potem też jest w latach 872-5 dyrektorem artystycznym Towarzystwa Przyjaciół Muzyki w Wiedniu. Był samotny, miał jakieś, powiedzmy sobie, no, zainteresowania, gdy chodzi o kobiety, ale jakoś nigdy nie sfinalizowane jakimś związkiem, prawda, założeniem rodziny i tak dalej. To wierny był dewizie Józefa Joachima, frei, aber einsam, wolny, ale samotny. No właściwie miał taką ambicję, żeby zostać dyrektorem Towarzystwa Filharmonicznego i Zing Akademii w Hamburgu i właśnie zwalniał się, znaczy powstawało miejsce wolne, bo pan Wilhelm Grund już dożywał swojego wieku, rozglądano się za jakimś no, wybitnym, prawda, zdolnym, jakimś nowoczesnym. No, było rzeczą jasną, że na pewno jedyną kandydaturą na tego typu stanowisko, co prawda nawet za dużą jak na tego typu zadanie jest Brahms, no, ale jakoś go upokorzono i niejaki Julius Stockhausen, śpiewak, pedagog śpiewu, został szefem, prawda? No więc gorycz porażki, spakował walizki, chociaż urodzony w Hamburgu, młodość tam spędzał, wyjechał do Wiednia. I tutaj jest we wrześniu 1862 roku, proszę zapamiętać tę datę, to jest Brahms ma 29 lat. No i w ciągu 8 miesięcy zdobywa wielkie uznanie publiczności jako pianista, podkreślam to, genialny, i jako kompozytor. Kiedy kilka lat później, w roku 1868, po raz drugi ogłaszają konkurs na szefa Towarzystwa Filharmonicznego i Zing Akademii w Hamburgu, znowu Brahms nie otrzymuje, no więc już po prostu pomyślał sobie, no to Wiedeń to będzie moje miasto, no w końcu niezłe miasto, prawda? Mozart, Haydn, Beethoven, potem Brahms, a potem wszyscy najwięksi mistrzowie muzyki, Wolf, Mahler, prawda? No potem druga szkoła tak zwana wiedeńska, Schönberg, Webern, Berg i tak dalej, i tak dalej. Więc już Bruckner, prawda, można było tam rzeczywiście. Aczkolwiek Józef Joachim chciał go pozyskać właśnie do założonej wtedy Akademii Muzycznej w Berlinie, ale podziękował. Tak samo Ferdinand Hiller, świetny pianista, przyjaciel Chopina, proponował mu pracę w Kolonii. Nie, dziękuję. Postanowił, że Wiedeń to będzie jego miasto. I proszę Państwa, w tym 861 roku Brahms komponuje cudowne dzieło na fortepian solo, wariacje na temat Händla, opus 24. No i utwór robi furorę. Gilles Allier w liście do przyjaciółki pisze. Najpiękniejszy ze wszystkich był, o recitalu Brahmsa, był cykl wariacji na temat Händla, nowe wspaniałe dzieło, imponująco długie, niezmordowanie płynący strumień pomysłów, ale też cudownie grał je on sam. To było zjawisko. Nie sposób było oderwać od niego oczu. Utwór jest tak trudny, że tylko wielki artysta może mu podołać. No więc ukończył ten utwór we wrześniu 1861 roku. Te wariacje należą do najbardziej popularnych. To jest dzieło, które świadczy o tym, że właściwie stanowi ono zwieńczenie tego cudownego rozwoju pianistyki, wirtuozerii pianistycznej od Chopina, Lista,
aż do Brahmsa. No i też jest to taki katalog środków pianistycznych tego języka dźwiękowego muzyki fortepianowej Brahmsa. Ale rzecz znamienna, że akurat w tym utworze po raz piąty sięgnął do formy dawnej tradycji muzycznej, formy wariacji, prawda? No, barok to przede wszystkim wariacje, pasakalie, szakony i tak dalej, ale Brahms był zwrócony ku przeszłości. Ja na ostatnim wykładzie mówiłem Państwu, że ten romantyzm to jest taka epoka, która miała jakby janusowe oblicze. Janus to był Bóg w starożytnym Rzymie, który miał dwie twarze zwrócone w dwie strony świata. No więc romantyzm kierował się ku przeszłości. Mówiłem, jak to wyglądało w XIX wieku, a więc powrót do chorału, powrót do palestryny, powrót do gotyku, a więc neogotyk, neotomizm i tak dalej. Oczywiście późny romantyk Reger też, kontrapunkt, właściwie powrót do Bacha, więc taki jest romantyzm i pod tym względem typowy jest Brahms. Ale następne jego wariacje, to są wariacje na temat Paganiniego, opus 35, no to temu arcydziełu trzeba poświęcić chwilę uwagi, dlatego, ponieważ, i tutaj konieczna jest druga dygresja, dość obszerna, mianowicie, oczywiście, że modelem, źródłem inspiracji był Kaprys 24, Amol Niccolò Paganiniego. Wielu kompozytorów sięgało do tego modelu jako zaczynu swoich utworów, nie wspominając samego lutosławskiego Witolda, ale proszę Państwa, tutaj nie temat zdecydował o charakterze tego dzieła, tylko spotkanie z innym geniuszem, Polakiem, genialnym Karolem Tauzygiem, który właśnie wtedy, kiedy Brahms przyjeżdża do Wiednia, jest 1861 rok, właśnie przyjeżdża wtedy Karol Tauzyg. Fenomenalny pianista, na absolutny geniusz. I po prostu Brahms, genialny pianista, porażony był geniuszem pianistycznym Karola Tauziga. Po prostu w hołdzie jemu napisał te wariacje na temat Paganiniego. Więc warto chyba słów kilka na temat Karola Tauziga powiedzieć. Tym bardziej, że przecież to nie jest jedyny głos polskiej pianistyki w tym czasie, kiedy Polska jako państwo straciła swój głos, bo przypominam, jest to czas zaborów. Ale mamy Chopina, mamy Michałowskiego, mamy Karola Tauziga, mamy Ignacego Paderewskiego, mamy Józefa Hoffmana. No proszę zobaczyć, myśmy byli imperium pianistyki, ale na tym tle jak brylant. Karol Tauzyg. Ojciec jego też był pianistą, uczniem Sigismonda Thalberga i właśnie ojciec przedstawił Karola Tauziga, 14 lat, niespełna, listowi w Weimarze. List wtedy przebywał w Weimarze. Mistrz początkowo nie chciał przyjąć tak młodego ucznia, ale kiedy Tauzyg zagrał mu Andante Spianato i Wielki Polonez Esdur Chopina, utwór też bywały na estradach konkursu chopinowskiego, ten zwariował na jego punkcie i oczywiście natychmiast go przyjął. Przez 3 lata się opiekował, był mu jak ojciec. Pisał o tym w liście w roku 1855 Franciszek List. Przyjąłem dziś rano nowego ucznia w wieku lat 13,5. Nazywa się Tauzyg z Warszawy. Świetny chłopak, który jak sądzę za 2-3 lata zrobi karierę, czyli w wieku 16 lat. Gra już wszystko w sposób zdumiewający i komponuje rzeczywiście ciekawe utwory. No i Tauzyg mieszkał jak syn w Altenbergu, w willi Altenberg u Lista w Weimarze. Zadziwił też Lista, który też nie był no, jakoś mało utalentowanym, prawda, muzykiem, tym, że błyskawicznie opanowywał kolejne utwory, nawet najtrudniejsze na pamięć. W wieku 15 lat debiutował w Berlinie, dyrygował orkiestrą Hans von Bülow. W wieku 16 lat debiutował w Wiedniu, budził powszechny zachwyt i zdumienie papieża krytyki wiedeńskiej Eduarda Hanslika, o nim za chwilę. No i mając 16 lat spotkał Wagnera. Uczennica Lista, Emmy Fay, pisze: nie sądzę, abym jeszcze kiedykolwiek usłyszała taką grę. On był absolutnie idealny. Wagner o nim. Jego gra porywająca, dynamiczna,
sprawiła, że zacząłem się trząść. Zdaniem krytyków Tausig był największym uczniem Liszta, wzniósł wirtuozerię fortepianową na te szczyty, które właśnie sam Liszt wskazywał. Ale jeżeli chodzi o porównanie gry Liszta i Tausiga, to trzeba powiedzieć, że o ile gra Liszta była taka ostentacyjna, trochę, jakby to powiedzieć, no, teatralna, prawda, to w tej ostentacji tego całego teatru absolutnie unikał Tausig. Siedział nieruchomo przy fortepianie, idealnie pracowały palce, po prostu w sposób absolutnie bezbłędny i tylko napięcie czasem można było rozeznać, że zaciskał się prawy kącik warg. To wszystko, prawda? No, zdaniem współczesnych, zarówno w Niemczech, jak i w Austrii, nie miał sobie równego. Eugène d'Albert, inny uczeń, genialny też, Liszta o Tausigu. Doskonalsza, czyli bardziej precyzyjna technika łączyła się u niego z natchnieniem poetyckim. Liszt, sam o nim, o swoim uczniu, o Karolu Tausigu. Ja już nie umiem tak grać, jak on gra. No, też genialny jako kompozytor, prawda? Wagner spostrzegł, że jest ideał, gdy chodzi o realizację wyciągów fortepianowych jego oper, więc Tristana i Isolde, Walkirii zrobił wspaniałe wyciągi fortepianowe, no i Liszta też wspaniałe transkrypcje jego poematów symfonicznych, Preludia, Hamlet, Orfeusz, Tasso. W 1869 roku, w lutym, Tausig gościł na terenie obecnych ziem polskich, w Bydgoszczy, w Poznaniu i we Wrocławiu w 1869 roku. No, niestety w wieku 29 lat, praktycznie zaczynał dopiero, zmarł na tyfus. Artur Chimirro, pianista brazylijski, dzisiaj ma 34 lata, nagrał wszystkie dzieła Tausiga na płyty, a ja Państwu teraz zaprezentuję etiudę koncertową, bo warto wiedzieć, co to jest za typ, prawda, muzyka, którą gra Setrak Setrakian. To jest muzyk urodzony w Aleppo, dzisiaj bombardowanym, żyje jeszcze dzisiaj. I no, wspaniały kompozytor i pianista, 400 kompozycji, niebagatelny dorobek. A my posłuchajmy tej etiudy, bo wiecie Państwo, warto czasem sobie jakby uświadomić, od kogo uczyć się mógł Rachmaninow na ten przykład. Thank you.
Tak więc tenże właśnie Karol Tauzik był dla Brahmsa objawieniem. To jest rok 1861, kiedy Brahms przyjeżdża do Wiednia. Akurat Tauzik tam działa. No i w roku 1862 i 3 zainspirowany po prostu tą pianistyką genialną Karola Tauziga, Brahms tworzy swoje najbardziej genialne dzieło na fortepian solo, wariacje na temat Paganiniego, opus 35, dwa zeszyty. Każdy zeszyt podaje na początku temat, potem 14 wariacji. Oczywiście ta 14 finalna jest taka bardziej no, koronna, prawda, wieńcząca, najbardziej wirtuozowska. Właśnie. Podtytuł tego dzieła dość jest znamienny, mianowicie Studien für das Pianoforte, czyli dosłownie ćwiczenia na fortepian, prawda? No ładne mi ćwiczenia. Otóż mianowicie ten podtytuł sugeruje, że Brahms nie uważał, że to jest dzieło nadające się do publicznej prezentacji, wyobrażacie sobie Państwo, że to raczej jest takie gradus ad parnassum, czyli wzniesienie się na ten Mount Everest sztuki pianistycznej, no a grać to na fortepianie, no w tym sensie, że no kto jest w stanie to grać? No nawet znakomita pianistka, żona Schumana, Klara Schumann, powiedziała, że to jest to jakieś no, wariackie te wariacje, są to heksen wariacjonen, czyli dla czarownic, prawda? Ja tego nie będę grała, to jest za trudne dla mnie. I Brahms opracował skróconą i ułatwioną wersję wariacji dla Klary Schumann, prawda? No ale cóż, na czym polega cały problem tego utworu? Są to absolutne szczyty techniki pianistycznej, ale też i głębi emocjonalnej. Tutaj duch odgrywa kolosalną rolę. Więc Dawid Dubal to jest taka postać, dziwny człowiek, nie wiem jak to się dzieje, że tyle rzeczy, to dzisiaj jeszcze żyje w Stanach Zjednoczonych, pianista, pisarz, autor audycji, autor książek, też i autor taki właśnie broadcaster, telewizyjne programy prowadzi. Więc on napisał, że to jest po prostu... że to jest właśnie Mount Everest fortepianu. Ale jeszcze ciekawszą opinię wygłosił James Huneker, pianista i pisarz. Znamienna rzecz, James Huneker urodził się w 1860 roku, a więc w tym samym roku, kiedy Ignacy Paderewski był rówieśnikiem Paderewskiego, zaczął swoją drogę do muzyki od studiów pianistycznych w Paryżu, potem uczył w konserwatorium, Narodowym Konserwatorium w Stanach Zjednoczonych, wtedy jeszcze nie było Juilliard School of Music, no i potem poświęcił się pisarstwu, był recenzentem muzycznym, cudownym, kompetentnym, pisał w piśmie The Time między innymi, no i napisał słynną książkę o Chopinie. W 1900 roku ona się ukazała, Chopin, The Man of and His Music, człowiek i jego muzyka. Więc James Huneker powiedział tak o tych wariacjach. Te diaboliczne wariacje to szczytowe dzieło w kręgu wirtuozowskich dzieł na fortepian. Ich wykonanie wymaga, po pierwsze, żelaznych palców, po drugie, serca gorącego jak lawa, po trzecie, odwagi lwa. Dlatego, że jak Państwo zobaczą za chwilę, jakie, że tak powiem, cały czas ręce w powietrzu, rzuty na odległość i to w piekielnym tempie, a przecież nie chodzi o to, żeby sprostać tylko problemom technicznym, ale żeby wznieść się ponad nie, prawda? Żeby ktoś nie mówił, jakie to trudne, tylko zachwycił się, Boże, jakie to piękne. No i teraz wykona te wariacje za chwilę Sejong Park. Słyszeliście Państwo o tej genialnej pianistce koreańskiej? Pewnie nie, prawda? No ale to nie wstyd, bo tak działa u nas, tak działają u nas media. Słyszymy natomiast bardzo długo, dużo o długach niejakiego Kijowskiego. Ale to nie jest moim zdaniem najcenniejsza informacja. Otóż Sejong Park, bardzo młoda pianistka, dziś ma 18 lat i studiowała u niejakiego Jacka Winrocka. W dodatku nie w żadnej takiej markowej uczelni, jak na przykład powiedzmy sobie Curtis Institute w Filadelfii czy Juilliard School, tylko po prostu
Wydziale Sztuk na Kansas University. Ale proszę sobie wyobrazić, że ten Jack Winrock to jest nie lada postać. Za chwilę o nim będę mówił, ale jakie sukcesy ma na swoim koncie jego uczennica genialna. Kiedy miała 14 lat, zdobyła pierwszą nagrodę na konkursie międzynarodowym pianistycznym imienia Emilio del Rosario. A Emilio del Rosario to jest charyzmatyczny geniusz pedagogiczny, który wyprowadził na szerokie wody mnóstwo pianistów, ale przede wszystkim on zbudował tą cudowną postać, jaką na konkursie chopinowskim minionego roku poznaliśmy, Kate Liu. To jest jej główny pedagog. Emilio del Rosario, jego już nie żyje, jego imieniem jest konkurs, który wygrała właśnie Sheyong Park. Potem wygrała również, mając lat 18, czyli parę miesięcy temu, konkurs słynny pianistyczny imienia Giny Bachauer. A teraz słowo o jej pedagogu. Jack Winrock, rocznik 1945, zaczął swoją obecność w pianistyce od zwycięstwa na konkursie bachowskim w Lipsku. Dodam, że Niemcy niechętnie dają zagranicznym pianistom główne nagrody. No, na przykład musieli się złamać raz przy Tatianie Nikołajewej. Ale Jack Winrock, no i potem właśnie kształci też wielu pianistów wspaniałych, też laureatów konkursów, ale był też... miał masterclass, prowadził w Akademii Muzycznej w Warszawie. Jego, uwaga, i teraz uwaga, jego pedagogami byli Sasza Gorodnicki, Józef Lewin, czyli twórca potęgi pianistycznej amerykańskiej, i Leon Fleischer. Jeżeli zatem Winrock uczył się u Fleischera, a Fleischer uczył się u Schnabla, Schnabla, a Schnabel u Teodora Leszetyckiego, genialnego polskiego pianisty i pedagoga działającego w Wiedniu, no to zgodnie z tym, co mówiliśmy tutaj wiele razy, że to nie jest tak, że to dziedzictwo, które wynoszę z klasy mojego mistrza, kończy się na mnie. Ono przekazywane jest z pokolenia na pokolenie, prawda? Że tu ta więź międzypokoleniowa, ona jest więzią ścisłego pokrewieństwa. I stąd słuszność tej nazwy, jaką określa się uczelnie muzyczne, konserwatorium, conservo, conservare, zachowywać, ocalać. Ocalać, pozwolić trwać, przenieść przyszłość. Więc proszę zobaczyć, Winrock, Fleischer, Schnabel, Leszetycki. A więc nasza koreańska pianistka, która za chwilę genialnie wykona, a to nagranie jest, jak ona miała 17 lat, wykona wariację na temat Paganiniego, to jest dziedziczką tradycji Teodora Leszetyckiego. A kim był Teodor Leszetycki? Starszy o 3 lata od Brahmsa, też działający w Wiedniu, bo urodzony w Łańcucie, ale kiedy miał 11 lat, rodzice przeprowadzili się do Wiednia. Przypomnę, że to jest to samo państwo, prawda? No bo to była Galicja. No, studiował tam w tej Akademii Muzycznej w Wiedniu, studiował też filozofię i właściwie to jest potęga pedagogiki. To Teodor Leszetycki dał takich pianistów światu jak Osip Gabriłowicz, Beno Moisejewicz, Ignacy Friedman, a uczennicą Ignacego Friedmana była profesor Stojałowska, która wykształciła Adama Harasiewicza. I Adam Harasiewicz w 1949 roku miał 16 lat, praktycznie był gotowy do tego, żeby stanąć do konkursu chopinowskiego. Świetny dziedzic tradycji Stojałowska, Friedman, Leszetyckiego, no ale wiek wtedy jeszcze, granica wieku była wyższa. No więc Mieczysław Horszowski, też uczeń Leszetyckiego, Artur Schnabel i Ignacy Jan Paderewski. Najważniejsza rzecz, bo proszę Państwa, wiele razy miałem okazję mówić, że bez Teodora Leszetyckiego nie byłoby Ignacego Paderewskiego, ponieważ ten człowiek, który zmagał się z problemami technicznymi, który nie mógł wyrazić siebie w pełni, w sposób kompetentny, bezbłędny na fortepianie, a miał tak wiele do powiedzenia, a miał już 24-25 lat, więc Leszetycki
Kiedy go usłyszał, mówi, no tak, pan ma wspaniały instynkt, pan jest talentem, ale za późno, bardzo mi przykro, tego się już nie da zrobić, pan ma złe nawyki. A jednak upór, prawda? Więc pierwsza faza studiów u Leszetyckiego, 84-85, no i cudowny występ Paderewskiego 14 stycznia 85, prawda, na którym słuchaczem jest Johann Brahms. A potem znowu, po roku przerwy, kiedy tam belfrował w konserwatorium we Francji, uzbierał sobie pieniądze, zresztą chyba nie musiał, bo Leszetycki, widząc, z kim ma do czynienia, mówi, będę cię uczył za darmo. I kolejna faza studiów, 87-88. I dopiero ten recital 24 stycznia 1889, to jest ten start do światowej absolutnie kariery Paderewskiego. Na recitalu obecny jest Johann Brahms. Więc Paderewski ma 29 lat, Brahms 56. Proszę Państwa, ja muszę coś powiedzieć, zanim oddam głos naszej genialnej pianistce Sejong Park. Otóż mianowicie na ostatnim konkursie chopinowskim, a słuchacze wykładu tutaj rok temu, kiedy jakoś sumowałem konkurs chopinowski, dowiedzieli się ode mnie, że cała ta grupa triumfatorów tego konkursu, a więc Song Jin-cho, a więc Eric Liu, a więc Iketon Young i zjawiskowa Kate Liu, wszyscy w czwartym pokoleniu byli dziedzicami sztuki pianistycznej Teodora Leszetyckiego. I to kiedy? W setną rocznicę śmierci Leszetyckiego. 1915-2015. Więc de facto największym triumfatorem tego konkursu był polski pianista i pedagog, którego nazwisko stoi za Paderewskim, za Horszowskim, Teodor Leszetycki. Zatem przyjemnie mi jeszcze Państwu uświadomić, że właśnie Sejong Park jest również dziedziczką tradycji Teodora Leszetyckiego. Stąd mam wrażenie, że zachwyci Państwa teraz, wykonując w sposób genialny te wariacje. Thank you.
Proszę Państwa, do tych zalet, które powinien posiadać pianista sięgający po takie dzieło, obok wskazanych przez Jamesa Hunekera żelaznych palców, odwagi lwa i serca gorącego jak lawa, to przede wszystkim potęgi ducha, dlatego że ta dziewczyna, prawda, 17-letnia, no krucha istota, prawda, niedoświadczona jeszcze w końcu na estradach, ona gdyby, to jest najwspanialszy przykład tego zwycięstwa ducha nad materią, prawda, że ta potęga dzieła przemawia przez tak kruchą istotę, no pod warunkiem, że ona tę potęgę ducha w sobie ma, niesie i nią jakoś promieniuje.